Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w studiu gościmy pana Juliana Ziółkowskiego, współorganizatora półmaratonu wrotkarskiego o Puchar Wójta Gminy Łęczyce oraz prezesa Stowarzyszenia Wrotkarskiego Gdańskie Lwy. Tak. Oraz? Oraz cyklu Pucharu Kaszub we wrotkarstwie szybkim. Jeżeli chodzi o sprzęt, no to może tutaj zaczniemy od kasków. To są kaski rowerowe, nie ma tutaj żadnej specyfikacji, żadnego podziału na kaski rolkarskie, czy tam hulajnogowe, czy rowerowe właśnie. To są kaski. On ma chronić generalnie, tak? Są oczywiście różne modele tego do różnych dyscyplin sportu. Natomiast tutaj dla rolkarstwa tego naszego takiego ulicznego, powiedzmy, tak, żeby się przemieszczać po ścieżkach rowerowych, to służą takie zwykłe kaski. On musi być dopasowany do głowy. Są wielkości różne, w zależności od wielkości głowy. Najlepiej pójść do sklepu, sobie przymierzyć. Co ważne, żeby on miał system zapięcia. O, tutaj taki koszyczek, żeby ta głowa nam nie latała. Tutaj ten koszyczek, on jest regulowany. O, wkłada się głowę. Ja może pokażę tu, na tym. On ma tutaj troszkę inny. Tutaj jest, ale też jest regulowany z góry. Jest koszyczek. Oczywiście pod brodą musi być zapięcie. Ubieramy na głowę. Tak. Żeby chroniło i tutaj przednią stronę, nasze czoło i tutaj tył. Nie tak, jak to niektórzy jeżdżą, o, czoło odsłonięte, czy o, tak, zapinamy pod brodę. Tutaj może być troszkę luzu, tak, tutaj sobie do, o, wtedy on trzyma się i nie jeździmy z kaskiem odpiętym. Bo czasem się zdarzy, jak się potkniemy, to wtedy ten kask nam ucieknie i głowa będzie niechroniona. Także kaski to jest podstawa. Następne to rolki. Bez rolek to nie ma niestety jazdy. Dla tych, którzy zaczynają przygodę z rolkami, proponuję but wysoki, czyli on ta cholewka jest wysoka, sięga za kostkę, za staw skokowy i wtedy noga jest bardziej usztywniona, tak? To może być na przykład, o tutaj to jest skorupa taka plastikowa, całościowa, tak? W środku jest oczywiście taki ten but wewnętrzny, można go wyjąć, później włożyć do pralki, wyprać elegancko, żeby był pachnący. Tutaj dla tych małych, najmłodszych naszych, są rolki zrobione, że mamy kilka rozmiarów, jak gdyby, tak? Tutaj możemy sobie regulować je, czyli dopasowujemy, rośnie nam z dzieckiem i tylko co wymieniamy przy takim czymś, to kółeczka oczywiście, no bo wiadomo, kółeczka tak jak opony w samochodzie się ścierają, tak? I oczywiście one się najpierw ścierają, tutaj to pierwsze, które jest z przodu, najwięcej się ściera i to od wewnętrznej strony, no to co jakiś czas, tutaj potrzebujemy kluczyków. Nieraz w zestawie z rolkami są kluczyki, można sobie je odkręcić i po prostu zamieniać stronami i jeszcze przekładać tutaj na przykład to pierwsze z tym trzecim zamieniamy, żeby nam na dłużej starczało, a później można sobie dokupić nowe kółeczka. Co najważniejsze, żeby rolka przy przymiarce, żeby ta rolka była wygodna już na tym etapie przymierzania. Oczywiście to dopiero można stwierdzić, czy dany but pasuje, czy nam nie obciera nic po godzinie jazdy. Jak ta noga już rzeczywiście się zmęczy, ona trochę się jak gdyby powiększy przez napływ krwi i wtedy dopiero zobaczymy, gdzie nas tam naprawdę obciera, tak? Oczywiście stosujemy różne tam, niektórzy jeżdżą na przykład na sucho, że nie stosują żadnych tam oliwek, powiedzmy, czy kremów, a niektórzy jeżdżą na przykład, że przed założeniem rolki oni sobie smarują nogę, żeby właśnie te otarcia zmniejszyć. Tak, no a później
Jak już mamy bardzo taką dobrą, opanowaną technikę jazdy, no to przechodzimy na ten but taki niższy, ale to dla tych, którzy się ścigają. No ten taki but jest o, tutaj, to jest niski but, on nawet do kostki nie sięga. Wtedy no tego materiału jest mniej, no i ta waga jednak jest mniejsza, a to jest, no dużo daje. Dużo daje, bo jednak nie musimy tych kilogramów wozić. Oczywiście tutaj kółka są większe. Te rolki są dedykowane do jazdy szybkiej, ale na przykład do takiej jazdy amatorskiej wystarczą takie mniejsze kółeczka. One są tańsze, bardziej dostępne, a też elegancko się na nich jeździ. Ja zresztą generalnie mój pierwszy maraton pojechałem na takich kółeczkach. Te są dla dzieci, to są 70, 70 mm mają średnicy, ale ja jechałem na 80, na 80 mm średnicy, także dwa pierwsze maratony zrobiłem właśnie na takich typowo rolkach z marketu i dojechałem, także fajnie. Poza tym są jeszcze różne takie ochraniacze, tutaj na dłonie, na nadgarstki, na łokcie, na kolana, i tutaj głównie jest to dedykowane właśnie dla dzieci, chociaż dorośli też często używają, bo u dzieci to jest tak, że tam wiadomo, jak się przewróci, to specjalnie szkody dużej nie ma. Jakieś otarcia są najwięcej, chociaż też się zdarzają właśnie złamania tutaj, szczególnie w nadgarstku, dlatego są takie ochraniaczki na nadgarstki. Natomiast jeżeli chodzi u dorosłych już, to oni się obawiają, jak gdyby niektórzy mają odpowiedzialną pracę i wtedy ta praca ich właśnie ogranicza, że co będzie, jak ja sobie nogę złamię, czy właśnie rękę, czy jak sobie upadnę i nie będę mogła tam wykonywać różnych właśnie, naszej pracy nie będę wykonywać. I wtedy te ochraniacze, one taki mają komfort właśnie, że jak się ubierze, to taka osoba no, jest taka pewniejsza. Pewniejsza, żeby właśnie zacząć tą zabawę z rolkami. Jeśli chodzi o strój, no to słuchajcie, w każdym stroju można jeździć, jeżeli się człowiek dobrze czuje. Do takiej amatorskiej jazdy możemy w dżinsach jeździć, w koszuli, w garniturze nawet, jeśli nam to sprawia przyjemność, ale najlepiej to zakładamy luźny strój, tak jak na rower, czy nawet do biegania, fitnessowy tak zwany. Żeby nie było za gorąco, wiadomo, ubieramy się tak jak nam pogoda pozwala na to, ale przede wszystkim wygodnie, tak żeby nie krępowało nam ruchów. Tutaj jest dowolna szata po prostu, no moda jest fajna, także jednemu w kapeluszu, oczywiście na kasku, możemy w formie kapelusza zrobić kask, kupić i tak dalej, ale generalnie tutaj luźne okrycie. Właśnie wierzchnie, także wielki wybór jest tych materiałów. Tak, uczestnicy tutaj naszych zawodów, praktycznie cała Polska, przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski. Oczywiście najwięcej jest tych, tutaj mają blisko, czyli z Trójmiasta, z Pomorskiego. Ale jest dużo uczestników z Kujawsko-Pomorskiego, z Bydgoszczy, z Poznania, z Wielkopolski, z Krakowa, z Małopolski właśnie, ze Śląska. To są ludzie, którzy właśnie jeżdżą po całej Polsce jak gdyby, a nie tylko, bo mieliśmy też uczestników z zagranicy, co prawda nie tutaj u nas w gminie, ale w gminie sąsiedniej, przyjechali z Litwy, także jest jak gdyby, ci zawodnicy przyjeżdżają no, generalnie ze wszystkich stron, tak? Jeżeli chodzi o najmłodszego, no tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Jak rodzice oczywiście mają czas i dziecku założą rolki, to jak najbardziej zapraszamy. I takim najmłodszym uczestnikiem, którego odnotowaliśmy, to było tam dziecko dwuletnie, tak? Które dopiero się tam nauczyło się chodzić. Rodzice mu założyli rolki na nogi i
przedreptało razem z rodzicami, bo to było właśnie za rączkę. Liczył się w sumie udział, generalnie dobra zabawa i właśnie sam start. Dla rodziców i dla tego dziecka, żeby to jak gdyby zakończenić, tego bakcyla wpiąć. Natomiast jeżeli chodzi o najstarszego uczestnika, to też tutaj jak gdyby nie ma ograniczenia wiekowego. No wiadomo, no trzeba być zdrowym, prawda, żeby tam nic nie bolało, bo to jednak jak coś tam boli, to jest ciężko. No ale jeżeli się tam umie jeździć, to praktycznie też tutaj ten wiek. Mieliśmy takiego najstarszego uczestnika, prawie 80 lat. To był nasz kolega, którego później puchar zrobiliśmy jego imieniem. To był Jerzy, Jerry, bo tak na niego mówiliśmy wszyscy, koledzy, koleżanki. Jerry Dyczkowski z Gdańska, rocznik 38. Był na pierwszych tutaj u nas zawodach, bardzo dobrze tutaj wspominał te zawody. Bardzo dobrze się tutaj czuł. Zawsze zadowolony, uśmiechnięty, naprawdę ludzie z tego co obserwuję, to ludzie, którzy no, biorą udział w zawodach, to są ludzie jak gdyby, no po pierwsze zdrowi, czyli im nic tam nie dolega, jakieś drobne tam powiedzmy mają mankamenty, ale one nie wykluczają jak gdyby wzięcia udziału w zawodach, czują się fantastycznie, ponieważ no tutaj jest zawsze na tych naszych zawodach, jak już wspomniałem, bardzo miła atmosfera, taka rodzinna wręcz. Także oni no, po prostu tryskają z samopoczuciem, zdrowiem, po prostu uśmiechy na twarzach goszczom, nawet jak tam powiedzmy nie pójdzie im tak te zawody i tak dalej, ale naprawdę super i można brać przykład z takich właśnie z takich ludzi. No i co tutaj można jeszcze powiedzieć? Oni tą atmosferę robią tutaj nam, na zawodach. Słów o mnie. No ja generalnie jestem związany całe życie ze sportem. Natomiast z pracy, to jest z wykształcenia, jestem magistrem, inżynierem budownictwa okrętowego. Kończyłem Politechnikę tutaj Gdańską, u nas w Gdańsku, na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa. Co prawda w tym zawodzie jak gdyby nie pracuję przy budowie okrętów, no ale tutaj staram się budować więzi międzyludzkie i sportowe właśnie na tym poziomie sportu. To były nasze jubileuszowe zawody. Już po raz 10 tutaj w gminie zorganizowaliśmy przy współpracy Gminy Instytucji Kultury i Biblioteki zorganizowaliśmy wspólnie 10 już półmaraton wrotkarski o puchar wójta gminy Łęczyce. Po raz pierwszy zawody zostały zorganizowane w Rozłazinie. 11 lat temu, bo nam wypadł jeden rok, ten covidowy, 11 lat temu i ta współpraca bardzo owocnie się układała przez następnych 10 lat. Głównie dzięki zasłudze właśnie tutaj i pracowników podopiecznych pani dyrektor Hanny Mancewicz, która od pierwszej edycji z nami tutaj organizowała te zawody. Zawody jak co roku są przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tak jak wspomniałem, jest to kameralna impreza na 100-200 uczestników, ale oni przyjeżdżają z rodzinami swoimi, tworzą właśnie taki fajny klimat. Cała otoczka związana z tym wydarzeniem, jakim są zawody, no to nie tylko sam start jak gdyby w konkurencji na swoim dystansie, ale to też jest cała ta otoczka właśnie, ten cały taki piknik jak gdyby, który się tworzy wraz z zawodami.
To są sprawy właśnie takie medalu, że każdy medal dostaje, a dla dzieci to jest bardzo ważna sprawa. Każde dziecko dostaje nagrodę. Słuchajcie, gdzieś tam jest jakiś poczęstunek zawsze, jakieś ciacho jest, kawa oczywiście, herbata, napoje, jakaś zupa, jakiś posiłek regeneracyjny. Przygotowują oczywiście to tutaj nasi uczestnicy, właśnie organizatorzy tych zawodów. No i to całość jak gdyby jest to wplecione w fajne miejsce, gdzieś tam trzy powiedzmy w rozłazinie, to było przy tej naszej świetlicy, czy tutaj teraz jak mamy od 2 lat w siedzibie Gikibu, to są fajne, słuchajcie, pomieszczenia, w których zawsze tutaj dziewczyny organizują jakiś taki kącik historyczny, czyli jakieś plakaty wywieszają, jakieś zdjęcia z lat poprzednich. Każdy się może tam odnaleźć, słuchajcie, jakieś leżaczki. Można sobie elegancko poczekać na tę ceremonię dekoracji. Także fajnie się bawimy. Tam muzyczka gdzieś w tle gra zawsze. I ten czas mija właśnie tak fajnie. No i co tutaj możemy powiedzieć? No, zapraszamy jak najbardziej na przyszły rok. To będzie na pewno maj, to będzie na pewno trzecia dekada, gdzieś tak w okolicy 20. Nie wiem jeszcze, jak to tam wypada. Sobota albo niedziela. Jak do tej pory zawsze mieliśmy zawody w niedzielę, ale w tym roku żeśmy zorganizowali po raz pierwszy w sobotę. No i też nam się fajnie udało. Ta niedziela była właśnie już taka dla odpoczynku. Także to będzie na pewno jakiś weekend majowy, na który bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, i dzieci, i już nastolatków, i też dorosłych. No i słuchajcie, no nie może was tutaj nie być na przyszły rok, bo naprawdę impreza jest fantastyczna, dobrze się wszyscy bawią, dobrze wszyscy się czują, jest dużo wrażeń, dużo jest spóźnień na naszych tych forach takich, czy internetowych, czy innych. Jest dużo wspomnień. Fantastycznie się to, jak gdyby później, za jakiś czas, będzie się odkopywało to z taką nutką sentymentu. Także zapraszam na przyszły rok, już na 11. półmaraton wrotkarski o puchar wójta gminy Łęczyce, do naszego pięknego tutaj Strzebielina. I co ja mogę powiedzieć? No, tylko szlifować formę. Dziękuję.